Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o tym nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on, obróciwszy się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Pytanie, które dziś Jezus zadaje w Ewangelii swoim uczniom, jest dosłownym centrum Ewangelii Świętego Marka. Nie sposób iść za Chrystusem, nie zadając sobie tego pytania: a ty za kogo mnie uważasz? Także kontekst i miejsce, gdzie Chrystus je zadaje, nie są przypadkowe. Izrael nie ma króla, rządzą nimi obcy, oczekuje Mesjasza. A pytanie pada w Cezarei Filipowej, miejscu kultu bożków pogańskich. To pytanie jest aktualne również dziś dla każdego z nas. Czego oczekuję od Jezusa? Kim On dla mnie jest? Czy jest tym, który ma rozwiązać moje wszystkie problemy? Tym, który w cudowny sposób odbierze cierpienie w moim życiu i będzie pewnego rodzaju narkozą? Który pokona moich wrogów, tak jak tego chcieli mieszkańcy Izraela, zniewoleni rzymską okupacją? Takiego Mesjasza oczekiwali Żydzi, ale czy my nie? Kiedy Chrystus po odpowiedzi Piotra mówi o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu, Piotr reaguje w bardzo normalny sposób, tak jak my wiele razy. Odrzucamy cierpienie. Jest to naturalne, bo chcemy bronić swojego życia za wszelką cenę. Ale możemy mieć wobec krzyża i cierpienia postawę buntu i być wiecznie niezadowolonymi, bo one będą obecne w naszym życiu zawsze. Albo chcieć, bo Chrystus mówi: kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, przejść przez te wydarzenia razem z Nim. On poprzez swoje misterium paschalne pokonał śmierć, pokazał, że krzyż nie jest końcem, ale początkiem. Początkiem życia, bo Chrystus mówi nie tylko o męce, ale także o zmartwychwstaniu. Jeśli chcemy doświadczyć nowego życia, konieczna jest ta droga. Wejście w wydarzenia trudne, ale nie samemu, razem z Chrystusem, który chce, byśmy nie byli podlegli okupantowi, złemu duchowi, który chce wprowadzać w nasze życie strach. Chcę, byśmy w Nim widzieli Tego, który stoi po naszej stronie i jak dobry dowódca chce iść przed nami. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.